Witam, witam, jest to Mike, a to jest już 19 podajże odcinek serii Singlecraft, a w dzisiejszym odcinku chciałbym się z wami wybrać do nowego Netheru. Tak, do Netheru, gram na najnowszym snapshocie, do Minecrafta 1.16, numerka 20W06A. Takie duże prawdopodobieństwo, nawet można powiedzieć 99%, że w tym tygodniu wyjdzie kolejny snapshot. Zatem ja już bez zbędnego przedłużania, dlatego że materiał myślę będzie dość długi, dlatego że chcę na nim eksplorować praktycznie cały nowy Nether, wszystkie nowe biomy odkryć, nowe bloczki sobie pokopać, więc zapraszam was już wszystkich bez zbędnego przedłużania do oglądania. Znajdujemy się też kawałeczek od naszej wioski, ale w wiosce się chyba nic z ostatniego odcinka nie zmieniło. Ja chciałbym wam tak mniej więcej, zresztą mi się pewnie nie uda, bo mam za mały render distance, ale właśnie sobie w następnym odcinku chciałbym sobie też tę wioskę powiększyć. I myślę, że to będzie nawet całkiem spoczko, gdyż no, taka malutka wioska jest, że tak powiem, za mała na moje potrzeby. Muszę sobie też zrobić trochę farm, że tak powiem, odświeżyć, przenieść jej w ogóle, tak wiecie, poukładać jakoś sensownie, bo to wszystko jest zrobione tak, żeby po prostu było, tak na teraz, ale tym się zajmiemy, myślę, już wkrótce. A na dzisiejszym odcinku, tak jak wam powiedziałem na wstępie, zajmiemy się wyjściem do nowego Netheru. Tu sobie zrobiłem sobie takie na paliwo do elytry, tu mam fajerwerki. Myślę, że to mi wystarczy. Tu mam jedzonko całe, jakie posiadam. Tu mam też potki Fire Resistance. Bo zrobimy je sobie sam. Miałem tam bodajże 7 magma klimów. Teraz powinienem mieć 4. Dokładnie. No. I tu sobie dostawiłem też stoły, gdyż to mi było potrzebne. Bo po prostu, no, chciałem sobie zrobić dużo tych w dość krótkim czasie. Ostatni odcinek dla was nagrywałem dokładnie prawie tydzień temu, jutro minie równy tydzień od ostatniego filmu, jaki wam nagrałem. Filmy oczywiście wrzucałem w sobotę, bodajże w niedzielę. Chciałem sobie też odpalić live'a, gdyż nie było mnie, ale z tego powodu, że nie było mnie w domu, no to nie mogłem tego live'a odpalić. Może w ten weekend się uda, ale nic nie obiecuję. Mam już Ender Chesta w ekwipunku, dobra. W ogóle nie wiem, czy wam się chwaliłem, chyba nie. Skraftowałem sobie nowego Ender Chesta, jednego. Tutaj dalej mam 4 obsydiana. O, tak jak mówiłem, idziemy sobie do nowego Netheru. Chciałbym sobie zdobyć pierwsze netherite'y. Wiecie, te sztabki. Może mi się to uda? W każdym razie mam tak. Mam potki, mam jedzonko, parę bloczków, jakby co. Więc myślę, że jestem gotowy, żeby do tego Netheru się dać. Tak więc jesteśmy już w Netherze. A propos tego Pigmana, zmieni mi się wygląd. Może gdzie wam tu, wiecie, dam jakieś... bo dostaliśmy chyba na... O kurde, nie pamiętam, czy na Reddicie, czy na oficjalnej stronie Minecraft. Wiecie, minecraft.net. Dostaliśmy, jak pigment się zmieni, jak bardzo. No i wygląda on faktycznie jak taki piglin, tylko że zmodyfikowany. Jest to kolejna, myślę, fajna zmiana. Polecimy sobie oczywiście w jedną stronę. Trochę przycięło, dobra. Tak, polećcie sobie w jedną stronę, konkretno. Widzicie, mamy pierwszy biom. Tylko jeszcze troszeczkę laguje, gdyż teren się przytuje, tak, i ja się palę jeszcze przy okazji. W ogóle nie wiem, ta tekstura... Jest jeszcze, mamy dwa biomy, patrzcie, tam jest jeszcze... Lina dusz, no. Fajnie się to prezentuje, fajnie. Myślę, udamy się właśnie głównie w tamtą stronę. I może gdzieś w stronę twierdzy jeszcze. A tam ten Nether, że tak powiem, zostawi niezeksplorowany. No, wiecie, jak wyjdą te bastiony i tak dalej, to ja chcę mieć to wszystko praktycznie pod nosem, więc no... Nie będę sobie tu znowu dużo Netheru odkrywał, patrzcie, jak to się szybko kopie, no... W ogóle chciałem też sobie zrobić pierwszy sztabki, grałem na serwerze. Przez sztabki Netherite'u, ale no, niestety nie udało mi się to, bo... giną po prostu w lawie i...
Te pierwsze stawki Netherrightu zrobimy sobie dzisiaj na odcinku. Myślę, że taki odcineczek bardziej przygodowy i, że tak powiem, odkrywczy się wam spodoba. No, troszeczkę sobie tego drewna wydobędę. Tych lian sobie pozbieram na pewno kawałeczek. No, wydawało mi się, że tu jakiś gaz lata, ale chyba nie. Znaczy, oby nie. O, to też sobie pozbieram, żeby mieć, wiecie, wszystkiego po trosze. Żeby znowu nie przesadzać, ale każdy blok, myślę, tego bloku chce się dorobić na dzisiejszym odcinku, przynajmniej tego nowego. No, i myślę, że w tym subshocie, który wyjdzie w tym tygodniu, otrzymamy już zmodyfikowane, jak nie pamiętam nazwy ich. Że wiecie, że teksturka pigmentów zostanie zmieniona, nie, bastiony, chociaż bastionami to nie wiem. Trzy biomy naraz, ej! Nie, sorry, cztery! Jesteś, nie wziąłem sobie łuku, gasty latają. Dobra, spróbujmy odbić to. Nie udało się, kolejne podejście. Znowu się nie udało, co jest? Poleciał sobie. Gdzie mamy tutaj złączenie trzech, czterech nawet biomów naraz, bo jeszcze jest ten zwykły Nether, o którym chyba niestety nie zapomniałem wspomnieć w ogóle całkiem na... No, to jest zwykły Nether chyba, tak mi się wydaje. Ej, no to nie jest częste zjawisko, tylko dałby się więcej tych czerwonych. Czerwonych drzewek to tam jest chyba więcej. Zaraz sobie oczywiście wszystko pozbieramy na spokojnie. Jak mówię, chciałem sobie wydobyć trochę Netheraku, ale na dzisiejszym odcinku tylko trochę. Ale to tylko na dzisiejszym odcinku sobie wydobędę trochę. Na odcinku, który nie wiem, nie wiem, ja go jeszcze nie planuję go sobie nagrywać. Na razie tylko ten nagram i... Tak myślę, zrobię sobie na razie dni przerwy. I potem... pojawi się film. Dostępnie wam w nim save. I zdobędziemy sobie, myślę, na timelapse jakimś szybkim. Tyle tego... jak to się nazywa? Już raz mi z głowy pada tych... bloków ruin czy złomu? Nie wiem czemu akurat złom. Ale się chyba ruin nazywa, wiecie? W każdym razie mniejsza o to. No, pozbieram sobie trochę grzybków, trochę trawki. No i takie myślę nowy Nether. Na razie się bardzo twórcy starają, żeby coś tu w nowym Netherze ciągnąć. Jak do tej pory jest to naprawdę, naprawdę fajne. Sobie zbierzmy. Trochę tych grzybków mi się przyda na sadzonki. Taka ciekawostka, niestety nie wziąłem kilofa, a no widzicie, sorki. Albo w sumie. To musi być wydobywane kilofem z silk touchem. Jest moim zdaniem genialne, oczywiście ja sobie tylko silk touchem będę sobie to pozyskiwał. Ale jest to myślę ciekawe, chociaż pewnie nie mieli tego, nie miało to tak wyglądać, bo taki bloczek zbierać nie silk touchem to takie. Jakbyśmy mieli taki porośnięty dirt bez silk toucha zbierali, czy tam mycelinium, czy jak to się tam inaczej nazywa. Odcinek już trwa 8 minut, no to myślę tak do pół godzinki dotrzemy. Nie będzie takie, ej, bo ty już pół Netheru zeksplorowałeś, jak to pół godziny. Także jeszcze chcę sobie pokopać trochę tego nowego surowca. Widzicie, to też sobie wykopię, bo to jest genialne. Nie, wykopię się tego szybciej łopatą. Jeszcze ten blok nie ma przydzielonego czegoś takiego, że mogę go szybciej wydobyć za pomocą, na przykład przypuśćmy kilofa czy czegoś, tylko z tym narzędziem wydobywa go się w ten sam sposób. No. Co się jeszcze od ostatniego odcinka zmieniło? Myślę, że tyle. Poza tym zenchantowałem sobie elytrę. To widzieliście pod koniec filmu. Jak nie widzieliście, cofnijcie sobie i zobaczcie. W ogóle też fajna sytuacja. Nikt nie pisał o tym w komentarzach, ale zrobiłem coś takiego, że... Dobra, już mam tylko jeszcze sobie trochę tego wykopię. No.
fajna nawet sytuacja, bo tak stwierdziłem, że wiecie, jak sobie skoczyłem do tego portalu, to fajnie było chociaż kawałeczek nagrać i postawiłem pod muzykę z Gwiezdnych Wojen i ciekawie to się prezentowało. No. W każdym razie myślę, że odcinki będą się pojawiać troszeczkę rzadziej, dlatego że... Au. Tobie. Troszeczkę rzadziej będą się odcinki pojawiać, dlatego że... Wiecie, ja już po feriach jestem i tak dalej, więc... Nie będę w stanie dla was tego robić, tak? Wy widzicie challenge! Tak, to się challenge nazywa, sprawdziłem. Bieł gasta, cieszę się. Bardzo. Dobre. Teraz pasowałoby znaleźć trochę kolejne gasty, no. Ten bio ma akurat dużo minusów, na przykład pełno szkieletów i pełno gastów. Ale ten co się nazywa? Nieutwardzony Soul Sand, tylko... Soul Soy? Jakoś tak, tylko że to się nazywa... Deba dusz, tak, dokładnie. Bo jesteś. Jest trochę głupie, że trzeba spamować w to mieczem, żeby to odbić. Ale no to już trudno. Jakie te szkielety są szybkie na tym? Ej, nawet nie wiedziałem. Nie jest za bardzo kolorowy biom, to ja się może zwakuję gdzieś tutaj, się schowam za tymi drzewkami. O, szkieleta zapalił, ale się cieszę. Dobra. Sobie myślę, pokopię jeszcze trochę tych niebieskich drzewek. Chciałbym tu... Wpadłem na genialny pomysł, kurde, taki genialny, że wow. Mianowicie, chciałbym tu sobie zrobić taki nieduży, bo nieduży, ale myślę, będzie piękny. I malutki, no, prawda, ale będzie tam twierdza, będą te wszystkie nowe biomy, tylko wiecie, takich, tak trochę, żeby to nie było tak znowu za bardzo przesadzone. Żebym sobie zbudował taki malutki nether w swojej bazie. Mam już nawet całkiem fajny plan, gdzie może być wejście do tego nowego, tego netheru. Bo popatrzcie, jak mam na środku wyspy, będzie wulkan, tak jak wam mówiłem w którymś odcinku. Główną bazę też się za niego zabierzemy, tylko muszę skończyć najpierw bazę czasową. Jak sobie skończę tą bazę, myślę do... myślę tak 30 odcinka, to potem już się weźmiemy za bazę główną. No, bierzemy sobie trochę tej mniejszej trawy. Trochę tego mycylinium. Ja zawsze będę na to mówił mycylinium teraz. To jest nylium. To trzeba się nauczyć mówić nylium. No to nie będzie nylium. Dobra. Jeszcze jednego bloku mi brakuje. Jak ktoś z was wie, chociaż już go i tak zdobędę go za chwileczkę, więc... Nie wiem, czy jest jakiś sens pisać, a mianowicie bazalt. Bazalt jest... Tu jesteś! No i sobie. Widzicie, tu sobie znalazłem bazalt. Idź. Jesteś jak mi się wolno chodzi. W ogóle tu jest masakryczna duża ilość endermanów. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście. Ale tu jest ewidentnie chyba jakiś błąd, bo to nie jest normalne, żeby wędzie, które w netherze, spawnowało się tyle endermanów. Normalnie, jak sobie mówię, gram sobie na serwerze, przecież one co chwilę nas zabijały. Tam gram z kilkoma osobami i no... Ja wam powiem, że to no... Tragedia. Tymi endermanami tutaj. Przynajmniej na początku gdzieś gry. Później to już będzie... Później jest spoko. Na początku gry... No, można tu łatwo zginąć. One podnoszą nylium, czy same te... Chyba nie mogą podnosić jeszcze nylium. No widzicie, już mówię nylium, czyli już jest dobrze. Teraz tak. Ja sobie potrzebuję tutaj wchować wszystko to, co zdobyłem.
nowego netheru. Oczywiście ja sobie to pójdę gdzieś poza odcinkiem i zdobywam sobie to w dużych ilościach. Przynajmniej te cenniejsze rzeczy. I myślę, że będzie git. Myślę, że te cenniejsze rzeczy właśnie sobie typu jakieś drewienka, czy różne jakieś inne rzeczy sobie pozdobywam, zostawię to poza odcinkiem, sobie sam pozdobywam. Na razie jest niepotrzebne. Jednak zaplanowałem sobie bardzo fajny wygląd urodzenia. Myślę, że teraz pokażę wam gdzieś na ekranie. Jest to naprawdę, podobają mi się pomysły. Są to dwa pomysły. Bo jest to z czerwonego drewna i z niebieskiego drewna, czyli z drewna wyszukanego, że tak powiem, niebieskiego, i drewna czerwonego karmazynowego. I wygląda to moim zdaniem świetnie. Dlatego myślę, że takie coś będę chciał sobie ogarnąć koło swojej bazy. Czasowej bazy oczywiście. Bo na razie na bazę to mówię. Planuję tylko tyle, żeby zrobić jakiś tam wulkan, pszczeli raj i tak dalej. Dobra. To jest na ile? 8 sekund. Dobra. Otwór 8 minut. Więc raczej przeżyję, jak tu bym wpadł gdzieś do lawy czy coś. O tym właśnie mówiłem, no. Dobra, tu sobie tak kopię, dobra. Który to jest poziom 17, no to zejdę jeszcze może z dwa poziomy. Żeby mi tu lawa nie zaleje. Jak mówię, mam poteczkę, jeszcze sobie wezmę tą drugą, żeby mieć na zapas. Myślę, że sobie poszukam już tych bloków ruin. W ogóle najlepszy sposób to jest, myślę, z łóżkami, bo będzie najbardziej oszczędny. I w przyszłym odcinku zrobimy sobie dwie rzeczy, czyli farmę wełny i dzięki temu będziemy mieli dużą ilość łóżek. Będziemy mogli też dzięki właśnie temu, że będziemy mieli dużo łóżek, sobie po prostu tu coś podziałać w netherze. Czyli poszukać tych bloków gruzu. Jak ta lawa się rozlewa, to jest chyba jeszcze zabagowane lekko. Dobra, to ja się myślę wkopię w tę stronę. Rozkopię tak, o. Może coś znajdę. Tak naprawdę fajnie się rozkopuje przynajmniej na sam początek. Najpierw robisz tunel, a potem po prostu kopiesz w ten sposób i zaraz się tu oczywiście przejdziemy zobaczyć, czy... Tak, o tym mówiłem właśnie, że tu jest strasznie dużo lawy, dlatego... Chcecie sobie po prostu iść pokopać, poszukać trochę tych bloków, to naprawdę polecam mieć dużo bloków na... Fire Resistance. I naturalnie na polsku chyba to jest odporność na ogień. Dobra, w każdym razie sobie to zalepimy. Szukamy dalej, tak jak mówię, chcę sobie mieć w dzisiejszym odcinku ogarnąć jedną sztabkę. Przynajmniej jedną sztabkę netherite'u. A w przyszłych odcinkach myślę zajmiemy się tym, żeby sobie... Zjaj, przecież tych malutkich źródełek na jedną klatkę to tu jest... od groma. No. I tak jak już mówiłem wielokrotnie w tym odcinku, że w następnym odcinku chciałbym sobie już... Znaczy seta sobie nie ogarnę, bo oczywiście nie mam... jaksowego seta, mógłbym sobie ten połączyć. Ale po co? Wolę go mieć jako taki zapasowy set. Może sobie jeszcze to zmienię. Mam nadzieję, że jej nigdy nie wyrzuciłem, bo elytra jest cenna. Teraz jak mam jedną, to jest cenna, a za niedługo myślę pozdobywamy sobie... To są tu jakieś bloki gruzów? Ja się patrzę na tą stronę. Nie... Na razie nic nie widzę. Też nic chyba nie ma, co nie? No trudno. I jeszcze chciałem poruszyć jeden temat, a może więcej niż jeden. Muzyczka w filmach. No to zmieniła się, tak, zmieniła się. Jest nieco inna.
Kiedyś była od pewnego, że tak powiem, youtuber ją stosuje, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i nie ukrywałam, ale to wam już mówiłem, że ten kanał jest na nim wzorowany. Napiszcie w komentarzach, kto to jest, ja przepnę serduszko. I jeszcze się tu wkopię. Ja mówiłem, no. Chcę sobie właśnie zrobić sztuczny nether, więc troszeczkę tych bloczków się przyda. Oczywiście na razie sobie będę wywalać to wszystko do lawy, bo to mi na razie jest niepotrzebne. Ale może kiedyś sobie to będę po prostu kopać tak, żeby mieć pełno. W każdym razie zakupię sobie też dwie rzeczy, mianowicie statyw na mikrofon, który mi się przyda. I dzięki temu mój głos będzie kilka razy lepszy, gdyż będzie to z takim filtrem. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Może tak, może nie. I ten statyw myślę zamówię sobie jeszcze dzisiaj, o ile się uda. Nagrywam ten odcinek, jeszcze wam powiem, że jest wtorek, 11 lutego, 16. Myślę, tak sobie przysiadłem i wiedziałem, że trzeba coś nagrać, bo taka aktywność jest. No, dobra, teraz myślę, że znajdziemy chociaż te 4 rudy, no. Nie by było. Na razie nic nie widzę. Myślałem, że pierwsza lawa. Na razie nie. O, i zakupię też sobie green screena. I jak będę miał i green screena, i statyw na mikrofon, wtedy oczywiście naturalnie nagram sobie pokaz tego całego studia i zacznę nagrywać sobie z kamerką. Tylko że taki jest problem, że jest dość tak, nie ma aż tak bardzo dużo miejsca, dlatego nie wiem, czy tak normalnie, jak sobie kupię takiego dużego green screena, czy mi się zmieści, bo naturalnie są takie malutkie, wręcz metr bodajże na 2 metry jakoś tak, ale taki green screen mógłby być za mały, a poza tym jest tak bardzo drogi, że niestety chyba go sobie nie kupię. Kupię po prostu taki zwykły. O, jesteś. Takiego zwykłego myślę sobie kupię, a najwyżej się po prostu belkę poprzeczną, jak to tak nazywa, po prostu się zastąpi czymś innym. Czy belkę, no wiecie, tę rurkę taką. No, tutaj się na razie lawa nie rozlewa, to jest dobrze. No, jak już mówiłem, najlepszy sposób jest taki, żeby sobie po prostu łóżkami rozwalać ten teren. Tylko że z tego, że nie mam jeszcze łóżek, a nie chciałem brać tych, które mam. Mam ich mało, a łóżka się mogą przydać, bo w ogóle ściągnąłem sobie świat z internetu, ten z domkami. Wiecie, wszystkie domki z 1.14 czy coś takiego. Może gdzieś tam wam się screen wyświetli czy coś. W każdym razie, dzięki temu światowi będę mógł sobie po prostu zbudować w tej wiosce, którą mam na swoim świecie. Będę mógł sobie dzięki... Test pierwszy! Jest! Udało się! Dzięki temu będę sobie mógł zbudować właśnie, wzorować idealne domki. I drugie, i jeszcze trzecie. One się tak lubią generować dziwnie, więc trzeba to po prostu rozkopać. I te rudy też nie palą się w lawie. Bo jak wiecie, narzędzia się nie palą. I w ogóle myślę, że gdzieś tam w karcie, czy gdzieś, jeszcze wam link, na pewno nic nie ma, jeszcze nic, do mojego przeglądu snapshota. Kto z was nie widział, to polecam obejrzeć. Nagrywanie go znowu nie zajęło mi jakoś dużo czasu. Jest kolejne. Kolejne złoże. Pięknie. Czyso nawet. Ja cię kręcę. Dobra, mamy już 5. Ale jeszcze sobie tu przejdę. Na razie, jak mówię, patrzę na tę stronę, potem zobaczę sobie na tamtą. I takie kopanie, myślę, jest opłacalne, ale jak mówię, na sam początek tylko. Chyba, że nie mówiłem. W każdym razie, później, w późniejszym etapie gry, polecam kopać łóżkami albo TNT. To już od was zależy. Jeszcze chciałem poruszyć właśnie sprawę serwera. Gdyż po prostu, no. Udało mi się stworzyć... Już myślałem, że to kolejna ruda. Udało mi się stworzyć serwer na takim serwerze QNAP.
Tu zaznaczam, że ja tego nie reklamuję ani nic, ale po prostu sobie ma mój znajomy, więc sobie po prostu stworzyliśmy na tym serwer. Co trochę tam laguje, ale da się grać. Więc myślę, że nie powinno być z tym żadnych problemów. No i właśnie będę chciał też rozpocząć tam serię właśnie z innymi graczami, takim jak można powiedzieć małymi youtuberami. Ale wszystkiego się dowiecie, myślę, wkrótce, bo z serwera będę chciał na pewno nagrywać. Kolejna ruda. Kolejna, jeszcze gdzieś tu, że była jedna. To jest ten biom, wiecie. Dolin dusz, tak. Mówię na to mówić w sumie normalnie, ale jednak Dolina dusz mi tak bardziej przypada do gustu. Wiecie, bo to się ogólnie nazywa chyba Soul Sand Valley, jakoś tak? Coś ten desenk, ale nie jestem pewien. No. I tak wam powiem, że następny odcinek, jak już mówię, właśnie zbudujemy sobie tam farmę wełny. Stwierdziłem po prostu, że kolejny, jak się cieszę, no. Kolejny odcinek. Myślę, będzie takim jakby ważnym odcinkiem, gdyż dostaniecie save do pobrania i do ogrania sobie na nim. Będziecie mogli mi coś zaprojektować, coś zrobić na nim. To już będzie zależało tylko od was, co na nim zrobicie. Możecie też wszystko wysadzić i mi wysłać jak... Nie, o nie, ćpotkę. Ja się kręcę, widzicie? Z taką nieuwagę właśnie Digimi, o którym już wcześniej wspominałem, po prostu stracił dosłownie cały diaksowy set. A diaksowy set można sobie zostawić, jakby się straciło tamten. Widzicie, ten z tego nowego bloku. Liczyłem, że na pełne uzbrojenie i wszystkie te szczególne temki będę potrzebował dokładnie 40 sztuk ruin. Czyli już mam 1/4. O. Myślę, że jeszcze chwilkę sobie pokopię, bo odcinek już trwa 26 minut. Potem, myślę, pożegnamy się, jak sobie będę jeszcze zdobywał niektóre rzeczy w Netherze, gdyż po prostu chciałbym sobie tam jeszcze parę drewien kopać i takie rzeczy. Jak już mówiłem, z drewien na pewno sobie zrobię ogrodzenie wokół wioski. Na początkowo to miał być, wiecie, z furtek i... Jak to się nazywa? Nie płotków, tylko tego kamiennego odpowiednika płotków. Murków, tak, murków, dokładnie. Ale stwierdziłem, że... Skoro wyszło nowe drewno, no to sobie coś zaprojektuję. I zaprojektowałem takie fajne coś, że stwierdziłem, że tak to jest to. I takie ogrodzenie sobie właśnie zbudujemy. Ale do ogrodzenia myślę jeszcze ze 2-3 odcinki. Gdyż na razie chciałem się zająć tutaj właśnie sprawą Netheru. Jak już mówiłem na przeglądzie bodajże, że najlepsza rzecz, jaką dodali w tym, są właśnie te nowe zbroje. W sensie... No, tak, nowe zbroje i narzędzia. Oraz nowy surowiec. Chociaż ten surowiec jest za drogi, tak wam powiem, że... Jakbyście chcieli sobie wyłożyć magazyn czy coś innego w domku, no to... Jest to mega teksturka, bo choćby nawet ostatnio gdzieś widziałem cię na Facebooku, gdzieś czy coś, że można sobie zrobić z tego po prostu palmę nawet ładną. A wiecie, że palm w swojej bazie chce mieć kilka. Wiecie, na plaży chociaż na przykład. Dlatego, no, mogliby dodać po prostu, żeby to występowało rzadziej. Albo dodać do tego jakąś, albo zmienić temu teksturkę. W ogóle chyba, nie pamiętam, o, ale chyba ktoś nas właśnie przepraszał chyba za to, że zrobił taką ładną teksturkę dla tak rzadkiego bloku. Kto to niestety nie wiem, bo... Jaki zespół, czy ktoś... Chodzi mi o... deweloper jakiś. Jakoś tak. No, w każdym razie to jest bardzo ładna teksturka, ale no, jak już mówiłem, na razie będę sobie ją pozyskiwać tylko dlatego, żeby sobie po prostu zrobić cały set i po prostu, że tak powiem, porządnie wykoksić. Jak sobie zrobię ten set, myślę, że za 2, 3, 4 odcinki,
Robimy sobie też ekspiarkę będzie. Myślę, że jakoś ładnie mi ona wyjdzie. Będę tam chciał zastosować się, pobawić właśnie tym nitrowym drewnem, bo naprawdę taki... Na razie nie budowałem tego nigdzie, ale wam powiem, chwileczka, że... wymyśliłem, na razie tylko wymyśliłem, nie zaprojektowałem sobie, jak może wyglądać farma żelaza właśnie obudowana tymi blokami drewna w nitrowym klimacie, no. Upgraderem myślę nie będę kombinować, zrobię tam po prostu coś takiego, że tak powiem, normalnego, jakieś drewno, kamień, może jakieś szyby gdzieś. No dobra. Boję się, że mi kilo pęknie, może sobie zamienię. Chociaż nie, bo ten mi się przyda, żeby sobie skopać chociażby to. Dobra. Pokupiemy sobie dalej. Z tego co się orientuje, te rudy chyba można wydobywać takim kill-offem, co nie? Chyba tak. No, w każdym razie... Tak troszeczkę tu sobie myślę, jeszcze pokopię. Jest już 30 minut odcinka, no to nawet fajnie jak na taki netterowy odcinek. Myślę, że będzie go się przyjemnie oglądało. Bo jak mówię, po prostu stwierdziłem, że po tamtym odcinkiem jest trochę łapek. Trzeba było nagrać nowy, gdyż... Że tak powiem, chcę wyliczyłem to sobie w ogóle ostatnio. Chyba wam się nie chwaliłem, chyba nie, właśnie. Policzyłem to wczoraj dopiero. Że tak ogólnie cały ten sezon zająłby mi plus minus jakieś 60 odcinków. Co jest niewyobrażalnie dużą liczbą. Znamy jak dla mnie. Ale już jesteśmy, można powiedzieć, powoli zbliżamy się do półmetka. Jesteśmy na... Jutro będzie... Znaczy... Zależy kiedy łapki wbijecie, jak wbijecie szybko łapki. Myślę, że w czwartek nagram sobie kolejny odcinek, a ten odcinek nie wiem kiedy zobaczycie. Myślę, że najprawdopodobniej zobaczycie go, tak będzie najlepiej. Nagrywam to jest we wtorek. A, to wy to możecie zobaczyć. Coś na przełomie środa, czwartek. Czyli możliwe, że już wyszedł kolejny snapshot do Minecrafta. Ale postaram się wam to wrócić i zmontować przynajmniej jeszcze dzisiaj. Gdyż po prostu chcę, żebyście mieli ten odcinek wcześniej niż wyjdzie snapshot kolejny. Mam nadzieję, że nie doda nic takiego, że zaraz będziemy musieli tam iść. Dodadzą bastiony. No w ogóle możecie też, o ile widzieliście, albo wam gdzieś tu wstawiłem na jakiegoś screena czy coś. Możecie się podzielić swoją opinią, jak według was prezentuje się nowy, tak powiem, Pigman. Że tak powiem, no Pigman tylko będzie się nazywał trochę inaczej. Dobra, to teraz sobie popatrzmy tutaj, czy nie odkryłem tu żadnych ród. Obym odkrył sobie, tak myślę, jeszcze do dwóch dyszek by się przydało dobić, to by było spoko. Chociaż wiecie co, nie skończymy odcinka w Netherze, tylko skończymy go w normalnym świecie, bo chciałbym sobie tutaj z wami pierwszą sztabkę Netherite'u na survivalu pozyskać. Więc chyba nie zrobię cięcia. Tu na razie nic nie widzę. A nie dokąd ja się kopałem przed, a skąd teraz? To jest naprawdę trudne pytanie. Kurde, jeszcze dalej, no. Trochę to nie... Mam nadzieję, że sobie to jakoś oddzieliłem, że zobaczę, że o, tu kopałem wcześniej, a tu teraz. Te bloki ruin są takie podobne trochę do tego... Od spodu, tak odrobinkę oczywiście, do tego całego Soul Sanda, to się chyba tak nazywa, Soul Sand. No.
Myślę, że też sobie chciałbym tu za niedługo już przynajmniej poodkrywać sobie trochę terenów, gdzie będzie moja baza. Teraz mam elytrę, to żaden problem. Tylko przydałoby się ją troszeczkę naprawić, tak jak i jeden kill-off, i drugi kill-off, ale myślę, że tym się zajmę już poza odcinkiem, tak jak zdobywaniem sobie tych surowców stąd. I myślę, że stworzę też sobie powoli farmę. O, jest! Udało się. Farmę, tak miałem mówić, farmę ruin, no. Jeszcze, żeby się dało. No, stworzę sobie tę farmę owiec, tak? Żeby mieć sporo wełny na... Albo zrobię to na odcinku, albo przed odcinkiem. No nie wiem, jeszcze tam na razie robię ten odcinek, więc... Znaczy robię, no kręcę go, nagrywam. Zwał jak zwał. Jest bardzo. Jeszcze na podglądzie musiałem zobaczyć, bo po prostu no... Czasem to tak się wydaje, że to jest... O, to jest ten blok, co nie? Się okazuje? No nie. Prawy, łyknijmy sapotkę. No. Odcinek już 35 minut trwa. Myślę, że będzie go wam się fajnie oglądało. Tak jak już mówiłem, jak już nie znajdę niczego, to i tak się wrócę do bazy, i tak się wrócę do bazy. Ale jeszcze to sobie, myślę, tak prześledzę, przejdę. No i myślę, usłyszymy się już, jak sobie będę stąd wylatywał i sobie wracał do bazy. No bo nie chcę, żeby ten odcinek znowu był aż za długi. No, a poza odcinkiem sobie powydobywam tak te nowe bloki, czyli trochę nowych drewien, tak myślę, kilka staków równych. Powydobywam sobie też troszeczkę bloków ruin, może nie. Bo najpierw muszę zrobić farmę wełny. Ale myślę, że sobie troszeczkę powydobywam właśnie netherowych bloków. Trochę sobie poawczę na świecie, powymieniam się z villagerami. W ogóle trzeba będzie też zacząć robić stragany oraz hale dla villagerów do handlu. No, ale tak wam powiem, że teraz chciałem te dwa odcinki poświęcić netherowi, gdyż jak wiecie, szykuje się no porządna aktualizacja, bo skoro już dodali do niej tyle. Ty tu robisz szkielet? Co ty tu robisz szkielet? Jeśli się pytam, no. Skoro już dodali tyle, to jest. Widzicie, nie ma tutaj bloków ruin za dużo. To jest dopiero pierwszy snapshot, no to co będzie dalej? Nie wiem, w ogóle jak przełączyłem jakieś te, to możecie po prostu napisać. To wrócę się i sobie te ruiny tu wydobędę. Bo na razie tak jak patrzę po obu stronach, to tak na razie nic nie widzę. No i to chyba będzie na tyle. No bo tu już chyba szedłem, tak dokładnie. No, to teraz sobie wylecę i udamy się do bazy. Z której strony jest wyjście, ha? Jakieś dziwne takie zakrętasy. I wejście będzie gdzieś tam na milion. Jakoś sobie nie polecę na razie, no trudno. W tym razie udamy się teraz do bazy i zrobimy sobie pierwszą sztabkę. Bo może kilka sztabek go netherite'u całego. Tak, ja tu sobie oczywiście wrócę. Tylko teraz takie pytanko. Skąd ja przyleciałem? Chyba stamtąd. No, też mi się tak wydaje. Chyba stąd, co nie? No, dokładnie stąd. Znaczy... Dokładnie to stąd, co nie? No. I ten nowy Nether właśnie jest w tamtą stronę. Ten, który sobie dzisiaj zeksplorowaliśmy, przynajmniej trochę. Ja tam nie będę długo przebywał, bo na razie chcę sobie tylko właśnie wykopać te nowe rudy. I właściwie to tyle. No, nowe rudy i te wszystkie nowe bloczki. Chociaż po co można nam chodzić, żeby nie wiem, gliny zabijać czy coś. No, i sobie będę chodzić w tamtym kierunku na razie i tam. A jak wyjdą kolejne snapshoty, pójdziemy sobie tam. A później sobie zostawię jeszcze tylko tamtą część netheru niezeksplorowaną. Nie, zapytacie dlaczego tak?
to już chyba mówiłem wam, że chcę sobie zostawić też trochę nowych rzeczy, bo na pewno jakieś dojdą. Jeszcze. Jakieś bastiony, czy. Dobra. Że ja sobie podejdę. Tutaj są troszeczkę lagi, dlatego że mówię, tak, regeneruje się teren, no. Znajdziemy tu wszystko i teraz się wszystko regeneruje, no. Oczywiście sobie żartuję. Podłużmy sobie to. Twardz na razie też tutaj. Na te wszystkie nowe bloczki myślę, zrobię sobie jakąś skrzyneczkę osobną. No, naprawdę jestem zadowolony z Mojangu i tego, co zrobili. Bo tyle nowych bloków, no dawno, nie oszukujmy się, nie było takiego snapshota, żeby dodali tyle nowych bloków, plus to nowe biomy oraz nowego moba. Plus to można doliczyć jeszcze cząsteczki, całą ten jakby atmosfery. Dobra, ja to sobie zostawię tutaj, nie będę tego na razie kładać, tak sobie. I zrobimy sobie jeszcze sztabkę Netherite'u. Jesteś. Pierwsza sztabka Netherite'u w moim życiu będzie. Pierwszy diament już był. O, dawno. Teraz będzie pierwszy Netherite. My sobie raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, cztery. W ogóle mam mało złota, ale to się nie martwcie. Ja mam tu wszystko zaplanowane i. Nijmy się, bo ono cię zrobiła. Myślę, że też bardziej będę się starał się, że tak powiem, ten odcinek będzie trwał tyle, ile trwa. Nie będę go jakoś tam ciął, chyba że tam jakieś fragmenty przez dłuższy czas, jak nie będę nic gadał, no to się robię jakiegoś szybkiego timelapsa i tak dalej. Ale myślę, że ogólnie cały ten odcinek wam się podobał. Z tego, że był taki długi. To są pierwsze Netherite skrapy, sorry. Na moim świecie. I pierwsze zarówno na czystym survivalu w moim życiu uczciwie zdobyte. Bo ja sobie grałem trochę tak na takim survivalu kreatywnym. Gdzie że włączam sobie survival, testowałem nowe narzędzia i tak dalej. Ale no to było tylko takie testowe. Widziska, jest godzina 16:25, 11 lutego 2020 roku. Pierwsze sztabki Netherite. Dwie pierwsze sztabki i to. Coś tu jest słabego? Wam powiem, że nie chcę sobie tutaj czuć żadnych fajnych enchantów, coś z tego, że najlepsze są rzeczy z Netherite'u. O, z kobla? Mi proponuje? No faktycznie z kobla, no. Tak, i skraftujmy sobie teraz. Pierwszy netherite'owy mieczyk. To jest minutkę później oczywiście. Bo przed chwilą było 25, teraz już jest 26. I kilofik też jak najbardziej. Pyk. Oj, mamy to. Ja cię kręcę, jak mi się teksturka tego podoba. No nie przyjrzałem się temu bliżej. Patrzcie, jakby ten drewno jest takie lekko czerwonawe, jest takie, wiecie, chwytak. Taki czarny. I mieczyk też jest całkiem fajny. No, to jest naprawdę spoko. Także to sobie teraz zostawię, wezmę sobie to. Jak już mówiłem, zrobię tu sobie skrzyneczkę na Netherite. Troszeczkę myślę sobie pobiegam po nowym Netherze, tak tylko w tamtym terenie, że wiecie, żeby sobie pokopać drewien, czy grzybków, czy innych rzeczy. Myślę, że to będzie całkiem spoko, bo nie chcę was tym zanudzać, a wy wiecie, że ja gram uczciwie na survivalu. Dlatego nie będę sobie tu wydobywać Netherite'u, żeby też nie było żadnych nieścisłości. No dobra, chwilka. Ja sobie to tylko tutaj wrzucę. No i chcę też nagrać, właśnie jeszcze wam powiem tylko dwie rzeczy i już kończymy, można powiedzieć. Chciałbym nagrać dwa odcinki, mam pomysły na dwa nowe odcinki. Pierwszy z nich to pomysł, żeby nagrać coś z moim chomikiem. Chciałbym nagrać dwa odcinki, jeden z moim chomikiem. I naturalnie też odcinek typu
poradniki farmy, gdyż jak wiecie, zrezygnowałem z serii, zawiesiłem całkiem serię farmy na razie. Chcę ją odbudować. Nie chcę, żeby ona była odbudowana w ten sposób, że ja sobie nagram jedną farmę tygodniowo i wy ją zobaczycie. Tylko chcę przygotować naprawdę porządne zestawienie, myślę, że zajmie mi to tak 3 godzinki, żeby nagrać sobie farmę, jak ją buduję, jak ta farma działa i tak dalej. Jest trudna, czy prosta w budowaniu i tak ogólnie. I chciałbym właśnie nagrać coś takiego chciałbym zacząć nagrywać, że nie, że nagrywam sobie 15-minutowy jakiś poradnik z jedną farmą, bo jedna farma no to jest za mało moim zdaniem. Skoro mogę nagrywać więcej, no to myślę, że wiecie, więcej farm naraz. Bo ja ogólnie to taki filmik z nagraniem, podkreślam, samym nagraniem farmy zajmował mi no 15-20 minut, bo same nagranie. Jeszcze tam pocięty, no to jest 15 minut, co nie? Jeszcze coś tu się przepycha, chyba już nie. No. Także na dzisiejszym odcinku to zrobiliśmy takie podsumowanie szybkie i już kończymy 45 minut jednego cięcia, masakra jakaś. Znaczy pewnie jakoś tam zrobię jakieś tam drobniejsze cięcia, takie kilkadziesiąt sekund. Na dzisiejszym odcinku znaleźliśmy sobie i pokrótce, szybko tak zeksplorowaliśmy sobie nowy Nether. Zdobyliśmy podejrzewam wszystkie nowe bloczki, które zostały dodane w tej, w tym, nie aktualizacji, tylko snapshocie. Oprócz oczywiście bloku Netherite'u, który jest masakrycznie trudny do zdobycia i nie będę nawet mówił. Do jego wydobycia potrzeba chyba, żeby was nie skłamać, podajże jednego takiego bloczku. No coś około staka tego Netherite'u trzeba, nie wiem, obliczę co sobie myślę później. W każdym razie, ja bym Mike, to był już 15 odcinek serii Singlecraft, najdłuższy odcinek chyba z serii Singlecraft od tych pierwszych odcinków, bo tam chyba taki co trwał chyba, nie wiem czy trwał jakiś odcinek 50 minut, ten będzie trwał jak nic, bo jest jeszcze intro. Intro też chcę zmienić, ale o tym myślę, napisałem w ogóle do pewnej osoby, która, a jeszcze powiem to, do pewnej osoby właśnie, ona mi zrobiła takie świetne intro, tylko jeszcze parę poprawek musi tam zrobić i w ogóle nie chcę jakby, nie wiem, coś na Messengerze mnie jakoś wyciszyła, czy coś tak, żeby wiecie, nie przychodziły jej powiadomienia, ale gościu robi naprawdę super intra i jeśli to oglądasz, odezwij się do mnie na Messengerze, bo naprawdę, no chcę to intro bardzo, tak. Tak więc ja byłem Mike, to był już 19 odcinek serii Singlecraft, najdłuższy odcinek serii Singlecraft na moim kanale. Zaraz bije 50 minut autentycznie. Dobrze. Ja byłem Mike, to był już 19 odcinek serii Singlecraft na moim kanale. Na dzisiejszym odcinku, jak już mówiłem, zdobyliśmy sobie dwie netherite'owe rzeczy, co widzieliście. Rzeczy z... kilka nowych rzeczy z netheru, praktycznie wszystkie bloki oprócz bloku netherite'u. I w następnym odcinku udostępnię wam save'a, o ile po tym odcinkiem wbijecie 13 łapek w górę. Niechaj będzie 13. Jak wbijecie 13 łapek w górę, dostaniecie save'a, a jak 10, no to będzie taka motywacja, żeby zrobić film. I w następnym odcinku pokopiemy sobie trochę netherite'u, tak żeby mieć cały z tego set. Niestety nie zrobimy sobie seta, bo jak już mówiłem, musiałbym się wybrać na kopalnię. Do kopalni musiałbym się wybrać. A kopalnię zostawię na następny odcinek, czyli na 21. Nie wiem po co aż tak daleko wam to mówię, no ale mniejsza. Ja byłem Mike. Trzymajcie się i papa. Prawie 50 minut odcinka. Muszę nagrywać krótsze.